naszego magazynu. I w pierwszych słowach śpieszę przedstawić gościa, którym jest Tomasz Truskawa, Stowarzyszenie Wolnego Słowa. A porozmawiamy sobie o nadchodzących wyborach prezydenckich. Tomasz Truskawa będzie rozmawiał tu o nadchodzących wyborach prezydenckich. O nadchodzących wyborach. Kolejne nazwiska osób kandydujących to Krzysztof Bosak z Konfederacji i Robert Biedroń z Lewicy. Który z tych dwóch polityków zaprawionych w politycznych bojach, trzeba to podkreślić, w pana ocenie może zrobić lepszy wynik w tych wyborach? Należy się spodziewać raczej lepszego wyniku Roberta Biedronia, choćby z tego powodu, że pan Bosak ma taką troszkę, wyrażę się w ten sposób, przyprawioną gębę NDK i to niestety nie najlepiej robi w naszym społeczeństwie, jeżeli chodzi o popularność. Natomiast jaki będzie efekt ostateczny, no to trudno oczywiście przewidzieć, tym bardziej, że w przypadku pana Biedronia mamy tutaj do czynienia z politykiem, który parokrotnie złamał swoje obietnice w ostatnim czasie. Jego kandydatura na lewicy też wcale nie jest tak jednoznacznie przyjmowana z dobrodziejstwem inwentarza. Mamy tu chociażby wśród członków Polskiej Partii Socjalistycznej bunt przeciwko tej kandydaturze. I jak to będzie w ostateczności, to jeszcze czas pokaże. No właśnie, tutaj pan poruszył, panie Tomaszu, bardzo ważną kwestię, a więc tego zaplecza politycznego, zaplecza PR-owego, to jest przecież szalenie istotne. To nie są biegi krótkodystansowe, to są maratony. Kilkumiesięczna kampania nas czeka, zapewne nie obejdzie się bez debat. Tu trzeba być przygotowanym na bardzo różne pytania dotykające różnych kwestii. Trzeba też mieć wsparcie i właśnie rzeczone zaplecze. Czy ci politycy w pana ocenie mają za sobą mocne poparcie swoich środowisk? Bowiem wiele osób wskazuje na pewnego rodzaju pęknięcia już na samym starcie tych kampanii. No, w Konfederacji po tym, jak ogłoszono, że te prawybory wygrał Krzysztof Bosak, bardzo szybko pojawił się co najmniej dwuznaczny komentarz Janusza Korwin-Mikke. Z kolei na lewicy, tak jak pan przed chwilą wspomniał, też wiele osób jest niezadowolonych. Tam mówiło się przez 2 miesiące mniej więcej, że ma być to kobieta, że ma być to znane nazwisko. Ostatecznie pada na Roberta Biedronia z Wiosny, nie z SLD. I to też rodzi znaki zapytania, dlaczego Sojusz Lewicy Demokratycznej, bądź co bądź partia jednak dominująca w tym układzie lewicowym, postawił właśnie na Roberta Biedronia. Myślę, że to taki dowód pójścia w konkretny spór ideologiczny, światopoglądowy i stąd kandydatura pana Biedronia. Z drugiej zaś strony mamy do czynienia z fuzją tych dwóch ugrupowań. W dość dziwnej formule, ale jednak Robert Biedroń będzie kandydatem nowej lewicy, a nie SLD czy Wiosny, bo jak wiadomo te byty mają za chwilę zniknąć. Także będziemy mieli do czynienia i z kampanią prezydencką, i z jednoczeniem się struktur obu tych ugrupowań. Z drugiej zaś strony Sojusz Lewicy Demokratycznej no nie za bardzo ma kim grać, dlatego że jeżeli chciałby grać jakimś bardziej znanym nazwiskiem, to po pierwsze już wyekspediował co bardziej znanych do Europarlamentu, do Brukseli. Myślę, że to też nie był przypadek, że nazwiska takie jak chociażby Leszek Miller czy Włodzimierz Cimoszewicz znalazły się w Europarlamencie i tam wyrabiają na polityczną emeryturę. Natomiast tutaj szukali jakiejś wyrazistej postaci, a to czego by tam o Robercie Biedroniu nie mówić, no to jest to jednak postać wyrazista. Skąd idąc, ta wyrazistość nie zawsze jest pozytywna, jak wiemy, chociażby z historii związanych ze składaniem mandatu europosła i startowaniem do polskiego parlamentu. To
teraz, panie Tomaszu, poproszę pana o taką analizę może bardziej już natury socjologicznej, bowiem tak, we wszystkich zestawieniach i sondażach, włączając w to te najnowsze, dzisiejsze, które prezentowaliśmy w części pierwszej, dwa pierwsze miejsca w zestawieniu należą do obecnego prezydenta Andrzeja Dudy, a także Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, wystawionej przez Koalicję Obywatelską. I gdyby doszło do drugiej tury, bo też te sondaże wskazują na drugą turę, no to który z tych dwóch kandydatów, którzy obecnie weszli do gry, może ewentualnie namieszać bardziej, przekazując swoje głosy któremuś z tych, którzy liderują w tym zestawieniu? Warto zwrócić uwagę na to, że jeżeli chodzi o drugą turę i kandydata opozycji do obecnego prezydenta, to tutaj niezależnie od tego, jakie by nie było nazwisko, te różnice są bodajże rzędu 3%, od 44% w przypadku pani Kidawy-Błońskiej do 41% w przypadku Roberta Biedronia. One faktycznie są nieduże. I tutaj widać brak pomysłu politycznego ze strony opozycji, bowiem wynika z takich właśnie notowań, że nieważne kto, byleby nie Andrzej Duda. I trudno tutaj przewidzieć, czy na przykład głosy przekazane przez czy Kosiniaka-Kamysza, czy Biedronia na Małgorzatę Kidawę-Błońską, bo to wszystkie sondaże wskazują na to, że to ona będzie ewentualnej drugiej turze, one już niczego nie zmienią, dlatego że podział jest wyraźny. Duda i antyduda. Tutaj nie ma specjalnego pola manewru. Głosy oddane na Krzysztofa Bosaka, one się prawdopodobnie jednak przesuną na Andrzeja Dudę, który jest zdecydowanie bliższy prawej stronie sceny politycznej. Natomiast, tak jak mówiłem, niewiele deklaracje, jeżeli dojdzie do drugiej tury, niewiele deklaracje poszczególnych kandydatów, którzy do niej nie wejdą, a są związani z opozycją, niewiele tutaj zmienią w tej ilości oddanych głosów na opozycję, bo to są te same osoby. Tutaj nie ma jak gdyby żadnej alternatywy programowej. To jest tylko i wyłącznie głosowanie przeciwko Andrzejowi Dudzie. Panie Tomaszu, to na zakończenie naszej rozmowy jeszcze, jeśli pan pozwoli, zmienimy temat. Chciałem zapytać pana o ocenę wydarzeń, do których doszło na Uniwersytecie Śląskim. Oto profesor tej uczelni, Ewa Budzyńska, została oskarżona przez swoich studentów o narzucenie tradycjonalistycznego światopoglądu podczas swojego wykładu, stwierdzając, że dzieckiem można nazwać również dziecko w łonie matki, a jako klasyczną definicję rodziny wymieniła ojca, matkę, dzieci, krewnych i powinowatych. No i to nie spodobało się studentom. Władze uczelni też mają tutaj spore wątpliwości względem profesor Budzyńskiej. Jak pan ocenia tę sytuację i jak pan ocenia zapowiedź ministra, wicepremiera Gowina, który wskazuje, że trzeba zmienić prawo dotyczące funkcjonowania uczelni wyższych, tak by profesorowie mieli większą swobodę wypowiedzi, by nie byli kneblowani przez władze swoich uczelni? Sama sytuacja na Uniwersytecie Śląskim to jest jakiś absolutny skandal. Dlatego, że no, nie może być tak, że uniwersytet staje się zakładnikiem jednej, jedynej słusznej ideologii, bo to nawet nie przypomina czasów PRL-u, bo ja studiowałem w okresie stanu wojennego i ta swoboda nawet na tym tak zwanym moim czerwonym wydziale była zdecydowanie większa. Nikt nikogo za poglądy nie usuwał ze studiów, nikt nikogo za poglądy nie walczał na egzaminach, choć władza we władzach uczelni, no jednak była bardziej reprezentowana kadra niż studenci. Natomiast w tej chwili dość hałaśliwe grupki korzystające z takiego poparcia mediów mainstreamowych, no mogą wyrządzić krzywdę profesorom, naukowcom, którzy no nie płyną w tym głównym nurcie nowej lewicy. To jest jakaś sytuacja absolutnie niedopuszczalna. Uczelnia wyższa, która powinna być ośrodkiem dyskusji, ośrodkiem debaty,
staje się miejscem, w którym można głosić tylko jedne, jedynie słuszne poglądy. I to jest dość niepokojący, niepokojący odmian. Natomiast czy pomysł ministra Gowina jest akurat tym remedium, tego nie jestem wcale pewny, dlatego że no, jednak pewnym osiągnięciem po zmianie ustroju było to, że również środowiska inne, czyli studenci, czyli młodzi pracownicy naukowi mieli coś do powiedzenia, jeżeli chodzi o kształt uczelni. I taka administracyjna ingerencja to nie jest moja bańka. Ja tutaj wolałbym raczej działania raczej związane z promowaniem pewnych postaw dyskusyjnych, a nie z ingerencją ze strony władzy. No, dlatego też warto tu podkreślić, panie Tomaszu, że jeszcze w tym tygodniu propozycje zmian, o których mówimy, trafią do konsultacji ze środowiskiem akademickim. Bardzo dziękuję panu za komentarz do tych ważnych wydarzeń. Tomasz Truskawa, Stowarzyszenie Wolnego Słowa, był gościem magazynu Północ Południe. Dziękuję panie Tomaszu, miłego wieczoru. Dziękuję bardzo, dobranoc. Północ Południe, program informacyjny Polskiego Radia 24. Jutro zacznie się 50. Światowe Forum Gospodarcze w Davos. Polskę reprezentować będzie prezydent Andrzej Duda. W czwartek po zakończeniu wizyty w Japonii dołączy do niego premier Mateusz Morawiecki. O politycznych i ekonomicznych możliwościach Polski w Davos oraz konsekwencjach Brexitu w Polskim Radiu 24 opowiadał profesor Witold Modzelewski, a rozmawiał Antoni Opalicki. Czy to rzeczywiście jest tak, jak piszą media, że to jest w tym momencie stolica światowych finansów? Oczywiście jako pewna arena, prawda? Żyjemy w świecie takich scen, na których dzieją się rzeczy ważne. Dobrze, że są tego rodzaju sceny, chociaż wszyscy wiemy, że współcześnie to wszystko to, co jest najistotniejsze, nie tylko jest przemilczane, ale nawet ukrywane. Pamiętamy wypowiedzi pewnego szefa Fedu, który przeszedł do historii tym, że, no, że jego wypowiedzi były niezrozumiałe kompletnie i w zasadzie analitycy zastanawiali się, co powiedział słynny Greenspan w tym, co powiedział, chociaż nie można było tego tak naprawdę zrozumieć. I to jest coś z prawdy o tym czasie. Rok 2020 przejdzie do historii, już wiemy, że przejdzie do historii, bo będzie to precedens wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. To nie tylko dlatego, że to jest Unia, że to jest Wielka Brytania, ale przede wszystkim, że to jest pierwszy tego rodzaju precedens w historii. Historii tej organizacji, która ma za sobą kilkadziesiąt lat sukcesów, dodając jeszcze ten okres EWG i jeszcze Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. I w zasadzie najważniejszą osią w zasadzie debaty tej jawnej i tej niekoniecznie jawnej, tej scenicznej i poza sceną jest właśnie odpowiedź na pytanie, czy my umiemy przewidzieć skutki tego wydarzenia. Wiemy, że są nawet wezwania, niekoniecznie wrogie Unii Europejskiej, to jest w ogóle jeden z paradoksów, żeby kolejne państwa poszły tą drogą. To nie ma złudzeń, to jest wielka polityka, to jest największy biznes i tak naprawdę musimy się liczyć z tym, że po tym, no raczej, no, nazwijmy rzeczy takimi, jakim one są, no porażce wizerunkowej, porażce historycznej, wielkie, silne państwo odchodzi z pewnej organizacji, no będą tacy, którzy będą spekulowali na kryzysie Unii i lepiej, żebyśmy nie byli w osi tego sporu. To ciekawe, że pan profesor na to zwraca uwagę, dlatego że zwykle jak się mówi, przynajmniej w naszych mediach o Brexicie, to mówi się o porażce Wielkiej Brytanii, że to niedobrze, że Wielka Brytania wyszła, że jeszcze za to zapłaci. Mało jest takiego spojrzenia, że jest to przede wszystkim jakby historycznie rzecz biorąc pierwszy punkt ewentualnego rozpadu Unii Europejskiej. Po pierwsze precedens unikatowy, jak ktoś tam zagłębi się nad okolicznościami wejścia Unii Wielkiej Brytanii jeszcze do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, to ja przypomnę, że Francja, która jest wtedy była i do dzisiaj jest
takim ojcem chrzestnym i matką chrzestną jednocześnie w Unii Europejskiej. Wtedy przecież jeszcze EWG oczywiście była przeciwna wejściu Wielkiej Brytanii, bo Europa to jest dokonała La Manche, a nie cała. Tak się pojmuje, przynajmniej pojmowano. Dopiero później rozszerzono Europę również na to, co jest za kanałem. To jest pewne wydarzenie, które mają również wymiar czysto ekonomiczny, a już na pewno finansowy, ponieważ pamiętajmy rolę Wielkiej Brytanii jako centrum, w zasadzie subcentrum albo jedno z dwóch centrów światowego rynku finansowego. To jest absolutne państwo, które pod tym względem jest wiodące i jego usamodzielnienie się Brytyjczycy to nazywają odzyskaniem niepodległości. Nawet to jest również odejście z kręgu Unii Europejskiej, pewnego centrum finansowego. No, gigantyczny problem. Nie do końca wszyscy rozumiemy, na czym, jakie będą tego konsekwencje. Były takie nadzieje formułowane trochę w formie groźby wobec Brytyjczyków, skoro już rozmawiamy o Brexicie, że właśnie to centrum finansów przeniesie się, a to do Frankfurtu, gdzieś na kontynent w okolice niemieckie. Jeśli się przeniesie, bo tu nie ma tak naprawdę prognozy o charakterze racjonalnym, bo te wybory są wyborami strategicznymi, których my logiki nie znamy. My się trochę tego świata jednak mimo wszystko uczymy. Właśnie ten komentarz, który pan powiedział o tym, że to jest klęska Brytyjczyków, świadczy o tym, jak my wartościujemy poglądy, to znaczy nie staramy się odpowiedzieć na prawdziwe pytanie, najbardziej rzetelnie na pytanie, tylko już wartościujemy, czyli popełniłeś błąd, zapłacisz za ten błąd. No, jeżeli ktoś uważa, a przecież no, tak długo to trwało w Wielkiej Brytanii, nawet byliśmy przemęczeni tym niekończącym się Brexitem, co niejako uzasadniało tezę, że być może za tym się kryje podwójna gra, że być może tam naprawdę chodzi o kontrreferendum, czyli drugie referendum, które przekreśli to pierwsze. Zobaczcie Państwo, co zarabia Maria Leci. Wyje. Wrzeszczy. No daj spokój. My musimy wreszcie się osoba, nauczyć, która wrzeszczy, szanujemy demokrację, to znaczy, że ona się nie nauczyła psychologii, mądrości. Wybory, ona się nie nauczyła, ta osoba. Czego? Jakim jest większość, prawda? I ja wiem, że to jest oczywiście czasami przypadek, że może się zdarzyć tak, że o wynikach wyborów decyduje również pogoda, bo było zimno, albo było gorąco, albo na przykład zadziałały czynniki o charakterze nie do końca racjonalnym, ale na tym polega demokracja, że umawiamy się, że nie kwestionujemy wyniku demokratycznego w określonej procedurze. Procedura zawsze ma swoje prawa i zawsze działa w niej element przypadkowości. Nawet w procedurze głosowania tajnego w gremiach naukowych działa element przypadkowości, bo może go już po prostu nie być, prawda? Kto jest bardzo ważny. Dlaczego o tym mówię? Żebyśmy mieli świadomość, jakie znaczenie ma to wydarzenie, musimy brać pod uwagę, że ono jest wielkim testem demokracji. Brytyjczycy pokazali, że szanują swoją procedurę decyzyjną, czyli procedurę większościową. U nas się często kwestionuje, że demokracja jest wtedy, nie legitymizuje rozstrzygnięć. Niedawno profesor Zielonka powiedział bardzo ważną rzecz. Demokracja jest jedynym sposobem korekty wadliwości działania rynków finansowych, bo nikt inny nie ma tej legitymacji poza demokracją. Tą demokracją przedstawicielską, czyli wolą większości. To jest też wielka nauka o tym, czym jest demokracja. Jeśli możemy trochę wrócić do tego, jak pan powiedział, teatru światowych finansów. Się wycisza trochę to dziadostwo. Domniemanymi konsekwencjami. Wyje, takie to żydowskie, bez melodii, rozumiesz? Bo to są powiązania stare. Jak ktoś walczy z masonerią, to musi coś w niej mieć. Jak ktoś z kimś walczy, to musi coś z tego kogoś mieć. Tylko nasi bracia, Świadkowie Boży są apolityczni, czyli nie wchodzą w politykę i nie starają się, nie walczą, bo wiedzą, że to są podskoki niedoskonałego człowieka. Bogiem tego świata jest diabeł, szatan diabeł i nic swoich wysiłków. To światu się to podoba i mówię, że to jest właśnie świat cywilizowany.